Kolejną rzeczą jest, żeby Hebrajczyków 6:2, nauka o sądach wiecznych. Również w tym liście do Hebrajczyków, w 12 rozdziale, list do Hebrajczyków, 12 rozdział, wersety od 22-24. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga Żywego, do Jerozolimy Niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i do zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Do Boga, sędziego wszystkich. Bóg jest sędzią wszystkich. Wszystkich Bóg jest sędzią. Wszystkich ludzi. Co to znaczy, że on jest sędzią? To znaczy, że on jest ostatecznym werdyktem. Kilka słów o sądach Bożych w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie, jak czytasz Stary Testament, możesz być przerażony nawałem sądów Bożych. Bóg tu osądził, Bóg tam osądził, Bóg wylał nieszczęście na kogoś, Bóg kogoś tam zabił, Bóg dostał anioła i anioł wyrżnął tam 800 tysięcy i cały czas ten Stary Testament nam jakby pulsuje tymi sądami. Chcę, żebyście spojrzeli na problem sądu troszkę z innej perspektywy. Co to znaczy, że Bóg jest sędzią? Otóż Bóg jest ostateczną prawdą. Bóg to ostateczna prawda. Nie ma jakby autorytetu ponad Boga i również nie istnieje coś takiego, że można Jego jakby podważyć. Nawet na podstawie takiej, żeby zapytać. O, to tak nazwijmy. To jest taki byt ostatecznie doskonały. I teraz są dwie kategorie ludzi. Pierwsza kategoria ludzi to jest taka, która w tej doskonałości się porusza, czyli porusza się zgodnie z tym, co ten byt proponuje. I jest druga, która nie porusza się w tym, co ten byt proponuje. I każda osoba, która nie porusza się w tym, co ten byt proponuje, jest z automatu osądzona. To nie jest to, że ten Bóg siedzi i on sądzi. To tobie, Izraelu, za to, że tam mi nie oddawałeś chwały, to cię spalę. To nieprawda. To nie ma takich rzeczy. Kiedy Izrael podczas Starego Przymierza wychodził poza prawidła Boże, to w sposób automatyczny ładował się pod sąd. Oznaczało to, że wpadał w kłopoty. I te kłopoty to był sąd. I tutaj jest opisane wiele takich rzeczy, na przykład anioł pański stąpił, pozabijał. W rzeczywistości, jak to było, to ja tego nie wiem. Oni tak to rozumieli. Ujmijmy to w ten sposób. Bo to jest też bardzo ważne, żebyśmy obiektywnie na to patrzyli. To nie było czegoś takiego, że tam Bóg mówi do anioła, teraz tam Gabrielu zejdziesz i wyrżniesz w ogóle pół Jerozolimy. Czy tam w ogóle Babilończyków pozabijasz, bo Babilończycy... To trochę nie było w ten sposób. Ja chcę, żebyście umieli też na to obiektywnie patrzeć. Kiedy Izrael chodził z Bogiem, to Izrael w sposób automatyczny był po tej dobrej stronie i ta druga strona, która nacierała na tą dobrą stronę, zderzała się jakby z polem siłowym i ginęła. Rozumiecie? Ona, Izrael, jakby w ogóle człowiek chodzący w prawdach Bożych jest jakby w bańce mydlanej. I teraz, kiedy coś na niego naciera, to niszczeje. Ja na przykład nieraz mówiłem, że tam ktoś mnie szykanował. Ja mówię, weź mnie, nie szykanuj, bo ci się krzywda stanie. Straszysz mnie. Nie straszę cię, mówię. Nie straszę cię w ogóle naprawdę. Po prostu wiem, że jak będziesz nadal jechał ze mną, no to kurczę, wreszcie zdarzy się w swoim życiu coś takiego, że no coś złego. Bo ja jestem w Bogu. Musisz to zrozumieć. To jest troszkę jakbym był w bańce mydlanej z pola siłowego. No po prostu nie możesz do mnie tak bezkarnie podejść i mnie w mordę strzelić. No w ogóle, no
Ja nieraz później miałem takie historie, ludzie do mnie dzwonili: Artur, nie mogę spać tydzień, jeść nie mogę, przepraszam cię. Nie? A ja w ogóle, ja nigdy nie chciałem dla kogoś źle. Ja się nie modliłem, żeby mu zło się działo, ja nie przeklinałem w ogóle. Generalnie masa ludzi tak miała. Po prostu rozumiecie? Bo to jest coś takiego, że jakby ten sąd Boży to jest związany z takim podziałem bardzo mocnym. Jeśli jest ktoś w prawdach Bożych, to jest chroniony. Jeśli ktoś jest poza prawdami Bożymi, to jest sądzony. Ale wyrzućmy ze swoich umysłów coś takiego, że siedzi ten Bóg i nad wszystkimi tym palcem grozi i tam tobie to zrobi, a tobie tamto zrobi. Bo to takiego Boga nie ma. Rozumiecie? To w tej naszej chorej mentalności polskiej w ogóle bój się Boga. Wiecie, co chodzi? Palec Boży na cię spadnie, zaraz ci coś się stanie, Bóg cię ukara. Bóg cię skara. Wiecie, co chodzi? To takie polskie bardzo nasze. Nie? W Nowym zaś Przymierzu w ogóle nie istnieje coś takiego, jak globalny temat sądu. Bo przynajmniej w Starym Testamencie to było coś takiego, że ludzie byli jakby oddzieleni od Boga. Ale w Nowym Przymierzu jest coś takiego, że to Jezus umarł za wszystkich ludzi. To wiecie co, to Jezus nie umarł za nas, tylko za wszystkich ludzi. Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Świat jest pojednany z Bogiem. Jak ja na przykład słyszę o takich rzeczach, Bóg ukarał tam Tajlandię tajfunem jakimś, tsunami, bo tam dzieci były gwałcone. Ja mówię, ty jesteś chory na lepę. Bóg nie zsyła tornad, tsunami, trzęsień ziemi, wybuchów wulkanów, komet i innych rzeczy. Bo Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Bóg nie ma takich zajawek w Nowym Przymierzu, w ogóle. Nie ma takich rzeczy, że w Nowym Przymierzu następuje, ktoś mówi tak, no ale jak się nie chodzi w prawdach Bożych, to tutaj się wpadnie w kłopoty. Ja mówię, widzisz, w Starym Przymierzu na pewno tak było, ale w Nowym tak nie jest do końca. Bo ja znam masę ludzi niezbawionych, którzy są bydlakami pierwszej ligi, a którym się żyje naprawdę świetnie i nie wpadają w kłopoty. A więc bez przesady. Bądźmy naprawdę realistami. Są ludzie, którzy w ogóle nienawidzą Boga, a żyje im się dużo lepiej niż nam. I mają dużo mniej kłopotów życiowych niż my. No taka prawda jest. A więc nie mówmy w ogóle głupstw takich nawet w swoich głowach. Tam w ogóle, że to w Starym Przymierzu, kiedy człowiek nie trzymał się prawideł Bożych, w sposób automatyczny wchodził pod sąd. W Nowym Przymierzu tak nie jest. Czy to oznacza, że nie ma znaczenia, czy chodzimy w prawdach Bożych, czy nie? Nie, to ma znaczenie. Diabeł taki, jak był kiedyś, tak jest teraz. Ma teraz utrudnione działanie, niż miał kiedyś, bo diabeł kiedyś miał dużo łatwiejsze działanie niż teraz. Jednak, tak, dzisiaj również on działa. I prawdy Boże nas chronią. Ale wcale nie na takich zasadach, że raptem po prostu komuś spadnie coś na głowę. I na przykład, wiecie, w Starym Przymierzu to było normalne, że tam oni nieśli Arkę Przymierza i tam jakiś w ogóle, wiecie, wariatek podbiegł, położył rękę na Arkę Przymierza, aby zapiła go Arka. Dzisiaj ludzie przychodzą do kościoła naćpani, nachlani, cudzołożą, siedzą w namaszczeniu i nic nie wiedzą. Jeszcze są uzdrawiani w tym wszystkim i uwalniani. Szok. Rozumiecie? Szok. Dzisiaj tak nie jest. I trzeba w ogóle sobie to wbić do głowy, że tak nie jest. Bóg Ojciec przekazał cały sąd Jezusowi. Co to znaczy, że sąd został Jezusowi przekazany? Czytamy Ewangelia Jana, 5 rozdział. Ewangelia Jana, 5 rozdział. 23 werset, 5 rozdział, 22, 23 werset. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi. Rozumiecie? Nikogo. Wierzących i niewierzących. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi.
lecz wszelki sąd przekazał synowi, aby wszyscy czcili syna tak, jak czczą ojca. Kto nie czci syna, ten nie czci ojca, który go posłał. I do tego jeszcze 26-27. Jak bowiem ojciec ma żywot sam w sobie, tak dali synowi, aby miał żywot sam w sobie i dał mu władzę sądzenia, bo jest synem człowieczym. Co to oznacza, że cały sąd jest przekazany Jezusowi? To znaczy, że dzisiaj ten, kto nie oddał życia Jezusowi, kto się nie narodził na nowo z Bożego Ducha, jest winny. A ten, kto się narodził z Bożego Ducha, nie jest winny. Ten, kto się narodził z Bożego Ducha, nie jest winny niczego. Stąd na przykład strasznie ludzie byli pogorszeni, jak ja się nawróciłem jeszcze 20 lat temu, zaczynałem głosić Ewangelię. Znali moją przeszłość, wiedzieli, że byłem mordercą, że byłem dealerem. I jakby, kiedy ja mówiłem, jestem niewinny. Ja pamiętam takiej dziewczynie u mnie w mieście, szedłem z rowerem i jej mówię, bo i tam coś zacząłem jakoś mówić, ona do mnie, co ty będziesz mi tutaj mówił, ty na swoje życie byś spojrzał. Ja mówię, a co ty chcesz od mojego życia? Ona mówi, co ja chcę od twojego życia? Ty kryminalistą, mówi, ty człowieka zabiłeś. 6 dzieci osierocił, mówi, ty. A ja mówię, ale proszę cię, mówię, Jezus uważa, jestem niewinny. Niewinny. Pamiętam, jak my Łodrzyski robiliśmy program Rozmowy w Toku, to tam w ogóle larum się na sali podniósł, jak ja powiedziałem, że ja nie czuję wyrzutu sumienia. Mówię, jak to nie czuję, panie? Ja mówię, nie. Ja wypłakałem swoje wyrzuty sumienia przed Jezusem i ja jestem w ogóle niewinny, czysty. Pan zabił człowieka. Ja mówię, tak. I nie mam wyrzutów sumienia. I mówi, powiem wam więcej. Obecnie w moim duchu siedzę w okręgach niebieskich z Chrystusem Jezusem na tronie Boga. Ten ksiądz tam siedział. Mówię, prawda, proszę księdza? On mówi, tak. Ja mówię, no. Takie są fakty. Ponieważ sąd został przekazany Jezusowi. I każdy, kto wybrał Jezusa jako Pana i Zbawiciela, nie jest już winny niczego. Jest czysty jak łza. Niewinny. Jednak ten, który nie oddał życia Jezusowi, jest winny. Choćby nie wiem, jak był dobry, porządny, miły, sympatyczny, grzeczny. W takiej jednej szkole w Krakowie głosiłem, pamiętam, na godzinie wychowawczej, w czwartej klasie liceum. I mówię, że właśnie to podobno, że już mówiłem jak teraz. I taka dziewczyna jedna, aż ona się strasznie zagotowała, wstała i mówi, to co pan chce powiedzieć? Że jak nie oddałam życia Jezusowi, to jestem gorsza? Ja mówię, nie jesteś gorsza. Jesteś martwa. Ona się popatrzyła na mnie i usiadła. Nie gorsza. Ja cię nie rozpatruję jako gorsza, lepsza. Ty jesteś martwa, a ja jestem żywy. Taka jest różnica między nami. Nie wiem, kto z nas jest gorszy, a kto lepszy. Pewnie jesteś lepsza niż ja. Tylko za to, że jest się lepszy, nie idzie się do nieba, a za to, że jest się gorszy, nie idzie się do piekła. Inne kryteria, inna waluta. Rozumiecie? Dlatego jest napisane, że ojciec przekazał cały sąd synowi. I teraz dalej, Ewangelia Jana, 12 rozdział, 47-48. 47-48. A jeżeli kto słucha słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę, nie przyszedłem bowiem sądzić świat, mówi Jezus. A przed chwilą się dowiadujemy, że on jest sędzią, że jemu przekazał Bóg sąd. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie. A więc co się dzieje dalej? Jezus ustanowił Słowo Boga ostatecznym kryterium sądu, czyli prawdy Boże. Czyli widzimy Ojca, który deleguje sąd na Syna i widzimy Syna, który deleguje sąd na prawdę. I Jezus mówi tak, a to teraz nie myśl o mnie jako o sędziu, że jestem sędzią, tylko zacznij myśleć, że sędzią jest prawda, którą głoszę. Nie realizujesz prawd Bożych w swoim życiu, rozumiesz, o co chodzi? To musisz zrozumieć, że na sądzie ostatecznym
będziesz za to podsumowany. Kryteria Bożego Sądu. Nie będę czytał już tych wszystkich wersetów. Chcę, żebyśmy teraz je notowali i je przeglądali. Czyli jakie są kryteria Sądu Bożego? Po pierwsze, według prawdy. Rzymian 2:2 o tym mówi. Według prawdy. Pierwsze kryterium. Tak jakbyś sobie rozpisywał kodeks karny Boga. Według prawdy. Co to znaczy według prawdy? To znaczy, że czy postępowałeś zgodnie z prawdą? Nie zgodnie z czymkolwiek, tylko z prawdą. Po drugie, Rzymian 2:6, według uczynków. Czyli jaka jakość była twoich uczynków. Czyli widzimy, że jakość uczynków stoi poniżej kryterium prawdy. Rozumiecie? To jest ważna sprawa, żeby to zrozumieć. Na przykład ktoś, pamiętam, głoszę Ewangelię na ulicy, podchodzi do mnie kobieta i mówi do mnie tak. Co pan robi? Ja mówię, głoszę Ewangelię. Czy pan wie, ile ludzi na świecie umiera z głodu? Ja mówię, wiem. Dlaczego pan się nie zajmie tymi rzeczami? Mówię, wie pan, kim jestem? Ja mówię, nie wiem. Ja tutaj pracuję z bezdomnymi, mówię, proszę pana. Ja dotykam ludzkiej tragedii, ja pomagam ludziom. Ja mówię, ale to nie wiem, co chce mi pani powiedzieć. No, żeby pan się zajął rzeczami ważnymi. Ja mówię, że zajmuję rzeczą najważniejszą. Głoszę Ewangelię. Ale pan nie pomaga ludziom. Mówię, nie, proszę panią. Ja pomagam ludziom globalnie. Pani pomaga na jakimś odcinku ludziom. Pani pomoże człowiekowi nie być głodnym. A ja mu pomogę nie zginąć w piekle. Mówię, czyja robota jest większa? Rozumiecie? Wiecie, rozpoczęły się takie poszło po Polsce, taka fala kościołów ulicznych. Polegało to na tym, że ludzie się tam karmi zupą, daje im się bułki i jakby w ten sposób się pomaga. No tam się głosi im też w tym czasie Ewangelię, nie? Kiedy my zaczęliśmy głosić w Warszawie na taką dużą skalę, przychodzili do nas bezdomni, mówili, a gdzie jest jedzenie? Ja mówię, ale nie mam jedzenia. A co wy macie? Ja mówię, mamy Ewangelię. Ale zupa. Ja mówię, nie ma zupy. Jest Ewangelia. Mówię, jak przyjmiesz Ewangelię, to będziesz mógł sobie tą zupę zdobywać. Nie będziesz musiał o nią żebrać. Nauczysz się, w jaki sposób mieć zupy pod dostatkiem. Nie będziesz chodził i żebrał zupę. Będziesz miał moc i możliwości do tego, aby mieć zupy pod dostatkiem. I to jest bardzo trudne. Dlatego, wiecie, pierwsze kryterium to jest prawda. Drugie to są dopiero uczynki. Trzecie, bardzo ważne kryterium, Rzymian 2:11, bez względu na osobę. Bóg nie ma względu na osobę. Nieważne jest dla Boga, kto ma jakie wykształcenie, kto skąd pochodzi, czy ktoś jest z biednej rodziny, czy z bogatej. Rozumiesz? Nie mamy względu na osobę. Kiedy my zaczęliśmy na przykład budować kościół, w Warszawie i w ogóle cały zespół, to, żeby nie mieć względu na osobę, było jedną z podstawowych rzeczy. Ja powiedziałem, Boże, tutaj nigdy nie będzie nikt miał względu na osobę. Nie tylko pod względem takim pozytywnym, ale też negatywnym. To znaczy, my się nigdy nie zajmiemy na przykład służbą wśród bezdomnych, bo my teraz jesteśmy kościołem, który pomaga bezdomnym, więźniom i takim innym, takim ludziom z trudnościami, albo też nigdy nie będziemy kościołem, który się porusza w elitach. Nie. W tym kościele będą wszyscy. Tutaj będzie siedział prawnik, tak? A obok będzie siedział menel. Rozumiecie? Obydwaj mają być w Duchu Świętym. Co mnie interesuje? Obydwaj mają być narodzeni z Bożego Ducha, wypełnieni Duchem Świętym, ma się przez nich manifestować Boża moc. I przez prawnika, i przez menela. To mnie interesuje. Bo Bóg nie ma względu na osobę. Przed Bogiem nie ustaniesz, nie powiesz, byłem tutaj kimś tam ważnym. Byłem dyrektorem. Byłem papieżem. Wiesz, o co chodzi? No co z tego? I czwarte kryterium. Według stopnia poznania dostępnego sądzonemu. Zapiszcie Rzymian 2:12 i Łukasz 12:48. Co to oznacza? To oznacza, że każdy człowiek ma swój stopień poznania.
Jedni mają większą dostępność, inni mniejszą dostępność. Kiedy nasi ludzie polecieli do Afryki, to ludzie w Afryce nie mieli żadnej dostępności, że inaczej, ich dostępność do prawdy była w ogóle 10% w stosunku do naszej dostępności do prawdy. Tam nie można sobie w ogóle iść do sklepu, kupić książkę, tam żeby mieć Biblię, to w ogóle, rozumiecie, to jest fenomen, nie? Tam nie ma tak, że każdy po prostu sobie wchodzi, ma ogląda sobie YouTube'a, słucha wszystkiego, tam ludzie nie znają języka, tam rozumiecie, to jest w ogóle dramat, nie ma porównania. A więc ten, kto nie miał dostępu do poznania, będzie sądzony na podstawie braku dostępu do poznania, a ten, który miał duże poznanie, będzie sądzony na podstawie dużego poznania. Bo kto więcej ma, od tego więcej się będzie wymagać. Rozumiecie? Kto więcej ma, od tego się więcej będzie wymagać. Dlatego jak ludzie przychodzą do naszego ruchu i mówią tak, chcemy się rozwijać, chcemy zgłębiać Chrystusa. Ja mówię, rozumiesz, że będzie się od Ciebie więcej wymagać. Jak siedziałeś w swoim kościółku, gdzie tam Cię, jakby byłeś ograniczony, demony Cię opasywały z góry do dołu, nie wiedziałeś, gdzie jest, przód, a gdzie tył, no to taki był poziom swojego poznania. Gdybyś wtedy umarł, rozumiesz, to byś tak był sądzony przed Trybunałem Chrystusowym, a teraz będzie zupełnie inaczej. Teraz jak pójdziesz przed Trybunał Chrystusowy, to Ci wywalą taką petardę, powiedzą, zobacz, miałeś do wszystkiego dostęp, czemu nie skorzystałeś? I dobrze, rodzaje sądów Bożych. I teraz pierwsza rzecz, sąd nad ludzkością wylany na Chrystusa. Już się wylał, Bóg osądził świat. Świat został osądzony. W jaki sposób świat został osądzony? Jezus Chrystus umarł za grzechy świata. Koniec! Już mamy temat załatwiony. Jesteśmy w stanie jasno stwierdzić, że wszyscy są zbawieni. Dlaczego zatem nie wszyscy idą do nieba? No bo nie wszyscy chcą zbawienie przyjąć. Trzeba teraz zbawienie przyjąć. Ale zasadniczo wszyscy są zbawieni. Dlatego nie modlimy się o zbawienie ludzi. Nie klęczymy, nie mówimy, Panie, zbaw moją ciocię Klocie. Nie no, Pan zbawił Twoją ciocię Klocie. Ale moja ciocia Klocia się nie nawraca. Bo to jest jej zasmarkany interes, żeby teraz szukać Boga i się nawrócić. Pozwiązuj demony, zerwij łuski z oczu cioci Kloci i powiedz, ciociu, Jezus umarł za Ciebie. Przyjmij to, albo pójdziesz do piekła. Ciocia mówi, nie chcę. To powiedz do cioci, to idź z diabłem. Idź do tej osoby, która będzie chciała Ciebie słuchać. Na przykład do sąsiada. A ciocia niech leci tam, gdzie chce. Bo ciocia jest co? Zbawiona. Tylko co? Nie chce przyjąć zbawienia. To cioci sprawa. Bo sąd nad ludzkością został wylany na Chrystusa. Wszystkie sądy Boże, które widzimy w Starym Testamencie, były wymuszone przez ludzi, przez ich zachowania. Bóg nie mógł nie osądzać, ponieważ sąd jest częścią Jego osoby, tak jak powiedziałem. Żeby ochronić ludzi przed Jego sądami, zszedł na ziemię jako Jezus i wylał cały swój gniew na samego siebie. Oto kwintesencja Ewangelii. To miłość Boża. Ja nieraz o tym uczę, bo ludzie mówią, Bóg nas ochronił przed diabłem. Ja mówię, nie, Bóg nas ochronił przed samym sobą. Gdzie tam diabeł? Diabeł to diabeł. Króciutki jest diabeł. Bóg nas przed sobą ochronił. To jest w ogóle poważna sprawa. Wpaść w ręce Boga żywego. Dlatego Bóg, wiedząc, w ogóle wiecie, do czego można Boga porównać? Do prądu elektrycznego. Czy prąd jest zły? Dobry. Działa kamera na prąd, działa to na prąd, działa w ogóle sprzęt na prąd, ale proszę bardzo, weź się podłącz do prądu. Jak cię pieprznie, to od razu nienawidzisz prąd. I co powiesz? Prąd jest zły? Nie, prąd jest dobry. Tylko bez izolacji nie pchamy paluchów do gniazdka. Jezus jest izolacją. Bóg jest prądem, Jezus izolacją. Rozumiecie? Jezus szedł na ziemię, żeby nas Bóg nie zabił. A nie dlatego, żeby nas przed diabłem uratować. W ogóle nie gloryfikujmy diabła. Rozumiecie? Diabeł jest cienki. I nie bierze udziału w tym całym interesie. Wiecie, co robi diabeł? On na boku kręci lody. Oto diabeł w ogóle.
na boku coś ukręcił. Trochę lat, trochę wieków funkcjonowania. Ale to Bóg zszedł na ziemię jako człowiek, żeby nas ochronić przed sobą. W Starym Testamencie nie mógł nas chronić przed samym sobą, bo rozumiecie, nie było ochrony, nie było izolacji, nie było Mesjasza, nie było ochrony dla człowieka. Jeden mój kolega, nijaki Rafał, w szkole podstawowej szedł z kilkoma koleżankami i chciał im zaimponować. To się działo mniej więcej w 8 klasie szkoły podstawowej. I mój kolega Rafał zaczął włazić na transformator wysokiego napięcia. Rozumiecie? 150 tysięcy voltów jest tam na górze. Był mniej więcej, tam te trzy przewody wychodzą takie, na tych gruchach, tych szyszkach takich. Był mniej więcej od tego z 1,5 metra. Już się wytworzył łuk elektryczny, Rafała rozłożyło jak nietoperza, spadł na ziemię i porobiły mu się skrzepy na płucach. Rozumiecie? I do tej pory ma problemy z oddychaniem. Dlaczego? On się chciał dotknąć prądu. Przecież ten transformator jest bardzo dobry, on zasila nam pół miasta. Bez tego transformatora wszyscy byśmy, rozumiecie, mieli poważne problemy. Ale do transformatora trzeba odpowiednio podejść. Trzeba założyć ubranie izolacyjne. Trzeba wziąć w ogóle kije bonitowe i go dotykać w ogóle kijem. To się tak robi. Wymienia się bezpieczniki mocy, nie paluszkami. Bo cię można zmieść szczotką, jak będziesz palce pchał do bezpieczników mocy. Rozumiesz? Tak musicie w ogóle widzieć tą sprawę w ogóle, jeżeli chodzi o sąd. Bóg jest niebezpieczny dla ludzi bez Chrystusa. Niebezpieczny. Niebezpieczny. Bo to jest inna struktura w ogóle. Rozumiecie? Inna struktura. My się z tym nie możemy, bo jak ja czasami słyszę, ludzie mówią, wiele jest dróg do Ojca, ja też mam relację z Bogiem, a nie jestem nawrócony. Ja mówię, ty jesteś głupi jak but. Ty w ogóle nie słyszysz Boga, nie masz z Nim żadnej relacji, nic o Nim nie wiesz. Jak ty masz relację z Bogiem bez Jezusa? W ogóle nie ma takiego czegoś, jak relacja z Bogiem bez Jezusa. Nie ma takiego czegoś. Do Boga się nie można dotrapać bez Jezusa. Nie można Go usłyszeć bez Jezusa. Nie można Go zobaczyć bez Jezusa. Nie można Go odczuć bez Jezusa. W ogóle. Ja takie nauczanie nagrałem w ogóle na ten temat specjalnie całe, żeby ludzie rozumieli, że poza Chrystusem Bóg jest niebezpieczną postacią. W ogóle poza Chrystusem właściwie nie ma Boga dla ludzi poza Chrystusem. Bóg poza Chrystusem to by spalił ziemię, zjarał i koniec. Nie rozumiecie, o co chodzi? Jednym oddechem. Słyszeliście kiedyś taki tekst, że Boga nikt nigdy nie widział? Jest tak napisane w Biblii. Posłuchajcie, to jest bardzo ważne słowo. Boga nikt nigdy nie widział. Nie widział Go żaden anioł, nie widział Go diabeł, nie widział Go demon, nie widział Go żaden człowiek. Boga nikt nigdy nie widział. To jest w ogóle taka postać. Aniołowie nie widzieli Boga. W ogóle aniołowie jakiego widzieli tylko ten fragment Boga, którym jest Jezus. Rozumiecie? Każdy anioł widział tylko Jezusa. Każde stworzenie widziało tylko Jezusa. To Jezus dał 10 przykazań na Synaju. To Jezus. Jedyny kontakt z rzeczywistością. To jest tak ważne w ogóle cała ta sprawa, która tutaj jest. Pastorze, mam pytanie. Tak. Tak, Jezus, gdziekolwiek w Biblii mamy mówione o objawieniu Boga, w ogóle to jest wszelkie działanie Boga to jest przez Jezusa. W ogóle Jezus jest od jakby to powiedzieć najprościej wam. Troszeczkę mówiłem o tym na zeszłym spotkaniu. Bóg to jest postać, w którym żyjemy i się poruszamy. Jezus to jest jedyny punkt komunikatu ze stworzeniem. To jest taki element Boga, którym Bóg się w ogóle komunikuje ze stworzeniem. Tylko przez Jezusa Bóg się komunikuje ze stworzeniem. Tylko i wyłącznie. Poza Jezusem Bóg się nie komunikuje ze stworzeniem, bo też nie może się skomunikować ze stworzeniem. Po prostu to jest niemożliwe dla Boga. Rozumiesz? Ego Jezus. I teraz idąc dalej. Dwa. Sądy Boże w czasie obecnym wyrażane przez samosądzenie się ludzi. Czyli nowe narodzenie, pokuty, nawrócenia. O co chodzi?
w jaki sposób w tej chwili odbywają się sądy Boże. Sądy Boże odbywają się przez samo osądzenie ludzi. Człowiek musi się sam osądzić. Nie znasz Boga, dokonujesz pierwotnego sądu. Nie znam Boga. Panie Boże, przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie. Co robię? Osądzam sam siebie. Amen. Potem już jako nawrócony człowiek, kiedy grzeszysz, co robisz? Osądzasz sam siebie. Bierzesz prawdę Bożą, przyglądasz się tej prawdzie jako sędziemu i dokonujesz osądu, czyli pokutujesz, czyli odwracasz się od tego grzechu. Czyli co? Nikt Cię nie sądzi. Sam masz się sądzić. Dlatego jest napisane, gdybyście sami się sądzili, to byście nie byli sądzeni. Rozumiecie, co to w ogóle jest za historia dzisiaj? Dzisiaj jesteś sobie sterem, żaglem i okrętem. Albo się sam osądzisz, albo cię nikt nie osądzi. Ale jeśli sam się nie osądzisz i z tą plejadą problemów później pójdziesz, rozumiesz, w zaświaty, to jeśli jesteś nawróconym człowiekiem, to przez tą plejadę problemów nie otrzymasz nagrody. A jeśli jesteś nienawróconym człowiekiem, to przez tą plejadę problemów tylko i wyłącznie zagęszczą ci się kary. A więc, jak wyglądają obecnie sądy Boże? Przez samosądzenie. 1 Koryntian o tym mówi, 11, 31, 32. I to jest rzecz, która się ciągle wydarzy. Sąd nad całością ludzkości w Chrystusie już się wydarzył, raz na zawsze. Samoosądy cały czas trwają, bo ludzie wciąż się nawracają, wciąż też pokutują. I teraz, sąd wieczny, pierwsza odsłona. Pierwszy list Piotra 4,17. Pierwszy list Piotra 4,17. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiś koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. Sąd nad narodzonymi z Bożego Ducha ludźmi. Czyli sąd przed Trybunałem Chrystusowym. Sąd, przed którym my staniemy, przyjaciele. Gdyż Bóg jest sędzią wszystkich. Ludzie mówią, my to już idziemy do nieba, Bóg nas nie będzie sądził. No będzie. Nie będzie już to sąd ku potępieniu, bo już pójdziemy do nieba. Będzie to sąd na terenie nieba. Ale będzie to sąd. Sąd przed Trybunałem Chrystusowym. Sąd ku nagrodom to będzie. Co to znaczy? Zaraz powiem. Miejsce i czas. W tak zwanych obłokach, czyli tuż za bramą nieba. Uruchomcie swoje święte wyobraźnie. Mamy bramę nieba, przechodzisz przez bramę nieba i co? Sąd. Nie bieganie po stepie. Nie dzika owieczka, proszę Ciebie, latająca. Ha, brat Abraham, brat Paweł, nie. Przekraczasz bramę nieba? Sąd. Co jest napisane? Albowiem każdemu postanowiono raz umrzeć, a potem sąd. A więc przekroczysz bramę nieba i sąd. W obłokach, czyli tuż za bramą nieba. Porwanie Kościoła, przywołanie nieżyjących wierzących, rozdanie nowych ciał, to wszystko się tam będzie działo. Krótko powiedziawszy, wszyscy ludzie, sąd ten będzie się odbywał, kiedy już nastąpi porwanie Kościoła. Na sądzie tym staną wszyscy ci, którzy umarli w Chrystusie Jezusie. Wszyscy ci zostaną jakby wezwani. Jest napisane, że jakby śmierć ich wyda, oni będą wezwani. I wszyscy ci, którzy zostali porwani w jednym momencie, staną przed sądem i tam otrzymają nowe ciała. I to wszystko będzie się działo przed nastaniem ucisku.
Zasady tego sądu są opisane w 1 Koryntian 3, 11, 15. 1 Koryntian 3, 11, 15. Zasady sądu przed Trybunałem Chrystusowym. Pierwszy Koryntian 3, 11, 15. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele dzień sądu, bowiem to pokaże. Gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie. Jednak nie inaczej, jak przez ogień. Pierwsze kryterium sądu przed Trybunałem Chrystusowym. Motywy. A więc Jezus nie zapyta ciebie, dlaczego coś zrobiłeś, rozumiesz? Tylko jakie były tego powody. On nie, na przykład nie zapyta ciebie, o, znaczy nie, powiedzmy, nie powie, super ewangelizowałeś, Artur, super ewangelizowałeś ludzi. Ja tam stanę na tym sądzie i wiecie, jakie będą padały pytania. Artur, z jakich powodów ewangelizowałeś? I wiecie, o co chodzi? Tam nie ma możliwości owinięcia czegoś w bawełnę. Tam w cudzysłowie na wielkim, białym ekranie zostaną wyświetlone wszystkie moje intencje. I jeżeli przyprowadziłem jakiegoś człowieka do Jezusa z innych intencji, na przykład, niż miłość do Boga i do człowieka, to będzie to na moją niekorzyść. I zobaczcie numer. Człowiek jest w niebie, ale ja za niego nagrody nie otrzymuję. Bo na przykład miałem niskie poczucie własnej wartości i rekompensowałem sobie przyprowadzanie ludzi do Jezusa. Rozumiecie? I to mnie dowartościowywało. I już leży i kwicze na tym sądzie. Motywy. Motywy. Dlatego my ludzi uczymy. Musisz wiedzieć, dlaczego to robisz. Wylecz swoją duszę, żebyś nie szerzył królestwa ze złych pobudek, bo nie dostaniesz nagrody. Tu jest gra, rozumiecie, tu jest gra w ogóle o wieczność. A więc po pierwsze motywy. Po drugie, posłuszeństwo prawdzie Chrystusowej. Czyli to, czy to, co ja robiłem, to było posłuszeństwo prawdzie Chrystusowej. Czy też to było na przykład związane z jakąś moją formą humanizmu. Rozumiecie? Dlaczego w ogóle, Artur, tak nie byłeś zaangażowany w ogóle w szerzenie królestwa? No panie, nie miałem rodziny. Przecież ty mi dałeś żonę, dzieci, zająłem się nimi. Artur, czytałeś moje pismo? Zapomniałeś? Że to, że miałeś żonę i dzieci, nie było ważniejsze od szerzenia królestwa? Zapomniałeś, że nie znasz nikogo według ciała? Artur. Po trzecie, ilość uwolnionej mocy Bożego Ducha. Trzecie kryterium. Ilość uwolnionej mocy Bożego Ducha. Mamy moc Ducha Świętego. Po co mamy moc Ducha Świętego? Żeby ją uwalniać. Nie mamy mocy po to, żeby ją chować. Płaszczyzny, na których będzie ten sąd się odbywał. Życie osobiste i służba. Na obydwu płaszczyznach. Nie będą to jedynie sprawy związane ze służbą. Będą to również wszystkie sprawy związane z naszym życiem osobistym. Jest to sąd ku nagrodom. A więc to, co na tym sądzie się okaże, będzie miało wymiar wieczny w postaci nagród. Nie mam czasu, żeby tutaj dużo mówić na temat nagród. Natomiast chcę tylko zakomunikować, że nagrody to nie będzie to, że dostaniesz coś. Breloczek z napisem Jahwe. Wiesz, o co chodzi, nie? Nie, nie będzie breloczku w niebie. Tam będzie delegowana władza.
jest o tym opisane, że przyjechał król, rozdał w ogóle dobra, jednemu dał tyle, drugiemu tyle, trzeciemu tyle, potem przyjechał ich rozliczyć i ten, który dostał jakąś tam ilość czegoś, wydał to jak należy, rozporządził tym jak trzeba i Bóg mówi: dobrze zrobiłeś, sługo dobry, masz teraz miasta w zarząd. A więc będzie to, będą to nagrody na poziomie władzy. Osobiście uważam, też nie musicie się z tym zgadzać, bo jest to moje subiektywne, ale dzielę się tym z wami. Ja jestem osobiście o tym przekonany, że my będziemy władać kosmosami. Po prostu. To do nas będzie należeć to wszystko. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem, że tylko my ludzie istniejemy w kosmosie, bo to jest w ogóle trochę dziwne. Ja się nad tym czasami zastanawiam, mówię: Boże, Ty masz, mówię, rozmach jak ruska Katiusza. Na 100% nie tylko my powstaliśmy. My mamy swój kawałek historii, mamy swojego Chrystusa, ja to wszystko rozumiem. Natomiast pewne są fragmenty w Biblii, które mnie nurtują. Zastanawiam się nad nimi poważnie i nie mam wyjaśnień na ten temat. Ja znam teologiczne wyjaśnienia na różnych tam teologów, ale one mnie nie przekonują w ogóle. Między innymi jest to, że będziemy zarządzać narodami. I bardzo mnie ciekawiło, jakimi narodami będziemy zarządzać. Co to w ogóle jest, że będziemy narodami? Tam są różne teorie na ten temat, tylko żadna mi się nie spaja z tych teorii. Uważam, że nagrodami będzie władza, którą będziemy sprawować w kosmosach w ogóle w imieniu Jezusa. To jest bardzo poważna sprawa. Bardzo poważna sprawa. A więc warto zadbać o to, aby jakość życia naszego była naprawdę wysoka. Żebyśmy to, co zaniesiemy przed Trybunał Chrystusowy, wytrzymało próbę ognia. Bo ja bym naprawdę nie chciał się nachytać w życiu, a potem przyjdzie anioł, odpali, proszę Ciebie, miotacz ognia, jak to wszystko pieprznie, to z tego zostanie kupa wiórów. Ja bym tak nie chciał. Rozumiecie? Nie chciałbym tak. Nie chciałbym tak. Nie chciałbym, kurczę, w tej kolumnie Chrystusowej gdzieś tam na końcu garkiem myć. Rozumiecie? Trochę mnie to chyba nie interesuje. Trochę mnie interesuje, kurczę, być zawsze z przodu. Takie ambicje jakieś mam. Dziwne. Ale widzę w tym sens. Następna rzecz. Sąd wieczny, druga odsłona. Sąd utrapienia nad Izraelem podczas wielkiego ucisku. Jeremiasz, 30 rozdział, wersety 3-9. Jeremiasz, 30 rozdział, wersety 3-9. 30 rozdział. Werset 3-9. Oto idą dni, mówi Pan, że odmienią los mojego ludu Izraela i Judy, mówi Pan, i sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem ich ojcom, aby ją posiedli. A to są słowa, które wypowiedział Pan do Izraela i o Judzie. Tak mówi Pan, słyszeliście głos trwogi, strachu i niepokoju. Pytacie i patrzycie. Pytajcie i patrzcie, czy mężczyzna może rodzić. Czemu więc widzę każdego mężczyznę z rękami na biodrach, jak urodzącej, a oblicze wszystkich zbladło. Biada, gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego nie podobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba. Jednak będzie z niego wybawiony. I stanie się w tym dniu, mówi Pan zastępów, złamie jarzmo na jego szyi i rozebrał jego więzy. I już go nie ujarzmią cudzoziemcy. I będą służyli Panu swojemu Bogu i Dawidowi swojemu królowi, którego już zbudzą. Po pierwsze, sąd nad Izraelem się zaczął. A więc w ogóle jest informacja, że czasy się przybliżają, czas ostateczny. W 1948 roku cały Izrael został z powrotem sprowadzony do ziemi izraelskiej. To jest początek tego, zgodnie z tym wersetem. Najpierw was sprowadzę. Sprowadził ich. Widzimy tutaj czas narodowego zagrożenia i strasznej niedoli. Kiedy to się wszystko dzieje? Podczas wielkiego ucisku. Jest dramat Izraela. I co się dzieje dalej? Bóg osobiście ocala Izraela.
Izrael nigdy, wiecie, wielu ludzi, wielu teologów wyciągnęło bardzo błędne wnioski, mówiąc, że Kościół zajął miejsce Izraela. Kościół nigdy nie zajął miejsca Izraela. Izrael jest bytem stworzonym przez Boga w określonym celu. Też nie będę dzisiaj o tym mówił, bo nie mamy na to czasu, ale jest to, nigdy się Bóg z tego nie wycofa. To nie oznacza, że bycie Żydem jest bycie lepszym. Absolutnie nie. Nie w tych kategoriach to mierzymy. To jest zupełnie inna rzecz. Natomiast fakt jest taki, że sąd utrapienia nad Izraelem podczas wielkiego ucisku nastąpi. Izrael wtedy się oczyści. Wtedy też będą realnie masowe nawrócenia w Izraelu. Wtedy dopiero będą masowe nawrócenia. Właśnie podczas wielkiego ucisku. Właśnie wtedy oni odkryją masowo, że Jeszua to potomek Dawida. Oni to odkryją masowo podczas wielkiego ucisku. Oczywiście każdy Żyd będzie musiał osobiście odejrzeć Jezusowi jako Mesjaszowi i będzie jakby to osobiste będzie u niego. Ale to będzie masowe, jeżeli chodzi o naród izraelski. To nie będzie tak jak dzisiaj, że tam się nawraca jakiś tam jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. To będzie masowe nawrócenie. Ja nie wiem, z czym one będą związane jeszcze. Natomiast one będą masowymi nawróceniami. I jest to sąd. Jest to sąd. Piąta rzecz. Sąd nad nieżydowskimi narodami pod koniec wielkiego ucisku. Mateusz 25, 31, 46. To jest fragment o owcach i kozłach. Tak mało rozumiany, tak bardzo źle interpretowany. Jest to sąd przed tronem chwały Chrystusowej. I jest to sąd na początku tysiącletniego królestwa. Jest to sąd wieczny trzeciej odsłony. Kryteria tego sądu. Postawa intencyjna wobec Żydów jako dowód oddania życia Bogu podczas wielkiego ucisku. To jest bardzo ważna sprawa. Posłuchajcie teraz, jak będzie wyglądał temat wielkiego ucisku. Dowodem na to, że ktoś realnie szuka Boga podczas wielkiego ucisku, będzie chęć okazania pomocy uciskanym w tym czasie Żydom. Każdy człowiek podczas wielkiego ucisku, który realnie, intencyjnie będzie się angażował w pomoc Żydom, a stan Żydów będzie straszny w czasie wielkiego ucisku. Holokaust przy tym to był drobiazg. Będzie taki człowiek uznany za człowieka szukającego Boga. O tym mówi ten fragment. Opis sytuacji podczas wielkiego ucisku teraz. Po pierwsze, ci, którzy oddali życie Bogu i stracili przez to swoje życie, odchodzą do Boga i odpoczywają w Nim aż do czasu sądu przed wielkim białym tronem. Tam otrzymają, jak inni chrześcijanie, nowe, uwielbione ciała i nagrody. Specyficzna grupa ludzi, która podczas wielkiego ucisku jest męczennikami. Jest napisane, że ci stają przed Bożym tronem. Odbywa się to oczywiście zawsze pod autorytetem Chrystusowym, ponieważ wiemy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Jednak jest to specyficzny sposób organizowania. Ci ludzie, którzy umierają, nie wyparwszy się Boga, najpierw okazawszy w swoich intencjach szacunek wobec narodu wybranego i nie wypierają się Boga, trafiają natychmiast przed Boży tron, usprawiedliwieni krwią Jezusa. A więc widzicie, że można bez Ducha Świętego tutaj na ziemi nawrócić się, jeżeli już ofiara Chrystusowa została wykonana. Rozumiecie? Ofiara Chrystusowa jest wieczna. Pokażę wam, jak to działa w czasach dzisiejszych. Wiecie, że każde dziecko, które umiera, idzie do nieba. Każde dziecko, które nie miało jeszcze świadomości. Ostatnio napisałem taki artykuł.
który wywołał bardzo dużo, bardzo dużo kontrowersji. Napisałem artykuł pod tytułem Aborcja grzech przereklamowany. Bo z aborcji zrobiono straszną rzecz. A ja powiedziałem, że to jest taki sam grzech jak każdy inny, co tutaj. Co tu robić wielkie larmy. Poza tym napisałem w tym artykule taką rzecz. Mówię, nie można porównywać zabójstwa dziecka poprzez aborcję do zabójstwa człowieka dorosłego. Z jednej przyczyny nie można tego porównać. Nie z przyczyny moralnej, bo z przyczyny moralnej jest to samo. Ale z przyczyny duchowej jest to wielka różnica. Każde dziecko poddane aborcji idzie do nieba. A nie każdy człowiek dorosły, gdy go się zabije, idzie do nieba. Zgadza się? Więc z perspektywy duchowej lepiej być usuniętą ciążą, niż na przykład stracić głowę w czasie bójki, w czasie walki, czy w czasie wojny. Zgadza się? Czy na przykład zapijając się, czy na przykład umierając na raka, czy jakikolwiek inny sposób. Bo dzieci wszystkie dzieci, które mają, są nieświadome, idą do nieba. Dlaczego idą wszystkie dzieci nieświadome do nieba? Mimo że każdy człowiek się rodzi z martwym duchem? Przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Tak działa ofiara Jezusa Chrystusa. Nieświadome dziecko do nieba, nieświadome do nieba. Hiob o tym mówi. Lepiej by było, gdybym był poronionym płodem. Hiob sobie życzy samemu, mówi, lepiej by było, gdybym ja uległ na przykład aborcji, moja matka w ogóle mnie wyskrobała, niż żebym przeżył życie, które przeżywam obecnie. Oczywiście to jest szok dla dzisiejszego czasu, szczególnie w obecnej dozie, gdzie takie rzeczy podnosi się do rangi, proszę ciebie, nie wiadomo czego. Tak? Ja mówię, nie jestem za aborcją, bym w życiu nie chciał, nie zgodził się, żeby moja żona dziecko usunęła. Absolutnie. Absolutnie. Jest to zabójstwo. No ale nie wolno, z perspektywy duchowej nie wolno porównywać tych rzeczy. Z drugiej strony pokazuje nam to bardzo ważną kwestię tego, jak to jest ofiarą Jezusa. I również podczas wielkiego ucisku, kiedy ludzie wybiorą intencyjnie pomoc narodowi wybranemu, uciskanemu, przez co automatycznie będą przyznawali się do Boga, bo pamiętajmy, w czasie wielkiego ucisku każdy, kto się przyzna do Żyda, przyzna się do Boga. Każdy, kto przyzna się do Żyda, przyzna się do Boga. Jeśli pomożesz Żydowi, oznacza, że szanujesz tego, którego on wyznaje jako Boga. I w tym momencie, jeśli ludzie nie wyprą się tego Boga, to natychmiast idą przed tron Boga z uwagi na ofiarę Jezusa. Ci, którzy oddali życie Bogu podczas ucisku, dotrwali do końca ucisku, zostaną osądzeni przez Jezusa przed tronem Jego chwały na podstawie intencji wobec narodu żydowskiego. Dostaną nowe, uwielbione ciała i nagrody. Ci, którzy nie oddali życia Bogu podczas ucisku, dostaną nowe ciała, wiecznie cierpiące, zostaną osądzeni na podstawie swoich intencji i zachowań wobec Żydów i natychmiast wrzuceni do Gehenny. Tak będzie wyglądała historia ludzkości w wielkim ucisku. Kiedy kończy się wielki ucisk, zaczyna się tysiącletnie królestwo, zaczyna się temat związania diabła. Temat, który jest okresem przejściowym. Króciutko, żeby tego tematu nie rozciągać specjalnie. Tysiącletnie królestwo to okres po wielkim ucisku. A kiedy się rozpoczyna temat tysiącletniego królestwa? Kiedy już po rozdaniu nagród, po osądzeniu wszystkich wierzących i rozdaniu ciał, armia Boga zstępuje z Jezusem z nieba na ziemię. Mamy wielki powrót. Wielki powrót. A są tutaj odrodzeni z Bożego Ducha ludzie, którzy umarli przed powrotem Jezusa. Są odrodzeni z Bożego Ducha ludzie, którzy zostali porwani podczas porwania Kościoła. Są sprawiedliwi Starego Testamentu, którzy podczas trzydniowego pobytu w piekle Jezusa oddali życie Bogu. Są tutaj również ludzie z wielkiego ucisku, którzy oddali życie Bogu na takich zasadach, o których wam wcześniej uczyłem. I oni wszyscy schodzą na ziemię. Centrum Wszechświata
świata, nazwijmy to inaczej, centrum ziemi jest w tym momencie w Jerozolimie. Jerozolima będzie miejscem, w którym będzie stał tron Jezusa. To z tego miejsca Jezus będzie zarządzał. Będzie to trwało 1000 lat, około 1000 lat, tak to nazwijmy, jest to popularnie zwane tysiącletnie królestwo. W tym czasie też zostanie okresowo zablokowany diabeł i demony. Na ten okres czasu zostanie diabeł i demony zablokowany w swoich działaniach. Jest napisane, że diabeł będzie związany na okres tysiącletniego królestwa. Jakie rzeczy będą się w tym miejscu, w tym czasie działy? Najprawdopodobniej będzie to czas tak zwanego porządkowania rzeczywistości duchowej na poziomie ziemi. Będziemy brali w tym udział. To nie będzie, przyjaciele, tysiącletnie królestwo nie będzie po to również, żebyśmy tutaj sobie hasali, tylko robota będzie. Także ja zawsze mówię do ludzi, uczcie się roboty teraz, bo potem w kolejnych etapach życia będzie jej coraz więcej. Nie będzie mniej. To w ogóle nie, mniej nie będzie. Jak będzie to wyglądało, nie wiem. Będzie też na pewno kwestia tego, co nazywamy tą ostatnim zbrojeniem, które ma na celu ostateczną walkę z diabłem. Wiecie, pytania się tutaj nasuwają różne, no czemu jakby Bóg tego nie załatwi jednym pociągnięciem, wiecie, cyngla, nie? No nie załatwi, bo taki ma zwyczaj. Stworzenie likwiduje stworzenie i stworzenie błogosławi stworzenie. Taki to Bóg. Także tysiącletnie królestwo tak naprawdę też będzie etapem przygotowywania do ostatecznej walki, która będzie stoczona z mocami diabelskimi, które zostaną pod koniec tysiącletniego królestwa wypuszczone, uwolnione. Ale wracając do sądów bożych. Kolejną rzeczą widzimy sąd nad diabłem i demonami. Ludźmi zwiedzionymi przez niego pod koniec tysiącletniego królestwa. To jest w ogóle ciekawa historia z tym, to jest opisane w objawieniu 27:10. Tam jest jakaś grupa ludzi, Gog i Magog, które... Czy to jest grupa ludzi, to nie wiem. O. Są to jakieś stworzenia. Co to jest, tego nie wiemy dokładnie. Istnieje teoria, istnieje wiele tych teorii, natomiast istnieją teorie, że tam się będą rodzili na ziemi, że będą się rodzili ludzie na ziemi, nowi. No, to jest taka teoria mało, moim zdaniem, prawdopodobna. No bo teraz z nieba, jako armia Boga, zstępujemy w nowych ciałach, uwielbionych ciałach. No w niebie ani żenić się nie będą, ani za mąż wychodzić. No, wiecie, ciała mamy wieczne. Nie bardzo tutaj gdzieś się widać jakąś formę rozrodu. Co tutaj się ma rozradzać? Jest już wszystko, nie ma innych bytów ludzkich tutaj. Wiecie, tu bytów ludzkich innych już nie ma. Więc kto to jest Gog i Magog? Nie wiem. Istnieje podejrzenie, że to jest właśnie coś, co nie jest człowiekiem. Że to są jakieś cywilizacje, którymi my już podczas tysiącletniego królestwa zaczynamy zarządzać. Więc już Ziemia staje się w pewnym sensie centrum kosmosu i z Ziemi zaczyna być prowadzony zarząd. To jest bardzo prawdopodobne, bo w ogóle Ziemia została stworzona na centrum kosmosu. Jak będziemy o tym mówić teraz, kiedy będę Wam mówił o demonologii, o temacie diabła, demonów i tak dalej, ale w tej chwili tylko o tym napomknę, w ogóle dlaczego w ogóle ten problem, który mamy, to mamy my akurat. No bo Ziemia to było centrum dowodzenia szatana. Kiedy jeszcze szatan nie upadł, to on z Ziemi zarządzał. Z Ziemi właśnie. To z Ziemi było wszystko, nie? To na Ziemię został zrzucony, bo to była jego baza dowodzenia, to on stąd wychodził, nie? Natomiast jakby i teraz najprawdopodobniej jest to, że Ziemia z powrotem wraca jako centrum dowodzenia wszechświata, z tym, że już, tak, z Chrystusem na czele, tak, i jego narodem, który jest w ogóle wokół niego. I to jest najprawdopodobniejsza historia, że już tutaj następuje jakaś forma zarządu jakimiś cywilizacjami. Rozumiecie? Bo ten Gog i Magog to jest dziwna rzecz. Dziwna to jest sprawa. To jest takie coś, co tam się pojawia w pewnym momencie,
I to coś idzie za diabłem. Rozumiecie, o co chodzi? No bo moje pytanie, kto może iść za diabłem z tych ludzi chrystusowych? Nikt. No przecież jesteśmy ludźmi już w uwielbionych ciałach, zdeklarowani wobec Chrystusa, narodzeni z Bożego Ducha, zjednoczeni z Bogiem, prawda? I jakby kto tu ma pójść? Nie ma tu już żadnej możliwości bycia zwiedzionym. Więc kogo zwiódł? No kogoś musiał zwieść. No zwiódł Goga i Magoga. Generalnie widzimy tutaj kolejny etap opisany właśnie w Apokalipsie, czyli objawieniu 27:10. Sąd nad diabłem, demonami i ludźmi zwiedzionymi przez niego pod koniec tysiącletniego królestwa. Tuż przed tym sądem następuje sąd nad pozostałymi zmarłymi ludźmi niezależnymi od Boga. Czyli sąd przed wielkim białym tronem, czyli ta ostatnia odsłona wielkiego sądu wiecznego. Kryteria tego sądu. Po pierwsze, nieoddanie życia Jezusowi, czyli księga życia. Jeśli ktoś nie jest zapisany w księdze życia, to jest natychmiast przeniesiony do kategorii ludzi, których należy sądzić. No i uczynki, czyli księga dobrych i złych uczynków. Dotyczy to jakości cierpienia, no poza tym uczynki tam nikt już nagród nie dostaje, to są tylko uczynki, które określają, jak bardzo kto cierpiał będzie. No bo inaczej będzie cierpiał ktoś, kto był po prostu zwykłym, niewierzącym, dobrym człowiekiem, tak? A inaczej będzie cierpiał na przykład kolega Mengele, czy jakiś w ogóle inny artysta plastyk, tak? No zupełnie inaczej. Bo wiecie, byłoby wielką niesprawiedliwością, gdybyśmy myśleli po prostu, że tam wszyscy w jeden kocioł, kopa i do kubła i tam wszyscy w kuble siedzą. Tak nie ma. Na tym świecie są więzienia normalne, więzienia o zaostrzonym rygorze, jest wiele różnych więzień. I tak będzie też w Gehennie. Co się dzieje dalej? Dalej zaczyna być objawienie coraz bardziej rozmyte. Coraz bardziej objawienie zaczyna wychodzić w taką rozmytą przyszłość. Zaczynają być tylko niewielkie wzmianki. Następuje ostateczna walka pod Armagedonem między siłami Jezusa, czyli nami i całą naszą ekipą, a siłami szatana i wszystkim tym, co on zorganizował. Oczywiście walka zostaje przegrana, znamy konsekwencje tej walki. Wszystko, ta cała menażeria, która była do tej chwili powiązana, zostaje wrzucona do Gehenny razem z osądzonymi ludźmi, którzy nie oddali życia Jezusowi. I następuje coś, co nazywamy nowym niebem i nową ziemią. Czyli widać, że w konsekwencji tego wszystkiego ziemia przestaje być już miejscem, które dalej będzie utrzymywane przy życiu przez Boga. Najprawdopodobniej nastąpi totalna utylizacja tego zjawiska i stworzenie nowego bytu duchowego i fizycznego. Na jakich zasadach? Nie wiadomo. Mowa tutaj jest o czymś, co też jest tak zwanym Nowym Jeruzalem, które tu jest opisane jako potężne miasto. Na tej nowej ziemi. Czym będzie owo Nowy Jeruzalem? Również wiele tez, wiele opcji. Nie chcę mi się w to zagłębiać, bo to są już bardzo, bardzo dalekie teorie. I myślę, że znaczy można się tym bawić i jakby sięgać sobie po te teorie, tylko tutaj już nie wiemy nic, tu nie ma nic pewnego już. Tu już nie ma żadnej pewności. Tutaj coraz bardziej Biblia zaczyna się rozmywać i objawienia też zaczynają być bardzo subiektywne. Konsekwencja ostateczna, wieczne życie z Bogiem w systemie absolutnego zjednoczenia. Często mnie ludzie pytają, wiesz, jak będzie na końcu, co będzie na końcu. No rzeczywiście ten koniec jest dosyć jasno zarysowany. No te wieczne zjednoczenie. I to wieczne zjednoczenie, ono jest takie zjednoczeniem nie na zasadach takich, że coś już się gdzieś dzieje, ale że ten Bóg jest wszystkim we wszystkim. Modliłem się kiedyś w tej sprawie, i zrozumiałem, aczkolwiek jest to absolutnie też moje subiektywne,
że wszystko będzie jednym bytem Bożym. Że nie będzie już potrzeby tworzenia pewnych istnień, ponieważ w Nim doskonale będzie wszystko funkcjonowało. Jest napisane, że Syn będzie poddany Ojcu. To jest przedziwna historia. To znaczy, że nie będzie jakby już takiej potrzeby, aby był łącznik między Bogiem a stworzeniem. A więc stworzenie zostanie zaabsorbowane przez Boga w tym wypadku. W innym wypadku ono nie mogłoby przetrwać. Potrzebny byłby ten łącznik w postaci Jezusa Chrystusa. A tutaj jest napisane, że Syn będzie poddany Ojcu. Wiecie, w wielu takich bajkowych wyobrażeniach, no to ojciec, syn przychodzi, oddaje coś tam ojcu, wiecie, no ale to wiemy, że to jest bajka, no nie ma czegoś takiego. No, to tylko na nasze potrzeby myślowe takie coś zostało nam wyrysowane. Wiecie, Bóg jest jeden. Bóg jest jeden. Tam nie przyjdzie syn i nic ojcu nie przyniesie. Żadnej korony, żadnych w ogóle dokumentów, wiecie. Najprawdopodobniej Bóg zaabsorbuje stworzenie, które będzie już oczyszczone i doskonałe i będziemy sobie tak po prostu żyli w krwiobiegu Boga, jako małe krwinki. I tak sobie będziemy krążyć. A będziemy mieli swoje własne ciała dalej? Myślę, że będziemy mieli, no na pewno nie te, bo będziemy mieli uwielbione ciała. Jak to będzie? Nie wiadomo, jak to będzie. Natomiast jest to tak wysoki pułap jakości, że przypuszczam, że żaden z naszych umysłów nie jest w stanie tego w ogóle sobie wyobrazić. Jakość tego rodzaju życia będzie najwyższa z możliwych. Wiecie co? Mamy mózg. Używamy ich teraz od 6 do 10%. Gdybyśmy używali ich 15%, to byśmy przechodzili przez ściany. Tak naukowcy twierdzą. Gdybyśmy używali ich 20% naszych mózgów, jesteśmy w stanie sterować rzeczywistością. Czyli manipulować rzeczywistością wszelką. A dalej nauka nie sięga. Powyżej 20% użytkowności mózgu. Moje pytanie takie do mnie. Po co nam takie mózgi? Co to w ogóle za konstrukcja została w nas włożona? Jaki był Adam z Ewą, używając 100% mózgu? Czy rzeczywiście było tak, że oni sobie tam chodzili po jakimś raju? Czy to rzeczywiście tak było? Czy to nie było raczej tak, że byli zjednoczeni z Bogiem na zasadach takich, na jakich my będziemy z Nim zjednoczeni na końcu? Używając 100% umiejętności, które mamy. Gdzie my przenikamy Boga, a Bóg nas. Oglądaliście film Lucy. Jak ktoś nie ogląda, sobie obejrzycie. Lucy, taki film. Zobaczycie troszeczkę tego, o czym ja mówię teraz. Odrobinkę tego. Ktoś miał ciekawe objawienie, nakręcając ten film. Wiecie, dlaczego chciałem, żebyśmy zobaczyli ten cały obraz? To, o czym mówię, to naprawa ostateczna tego wszystkiego, co zostało zniszczone przez złą decyzję człowieka. Chrystus, cały system sądów, cały system oczyszczenia, cały system utylizacji, cały system zmiany. Po co? Aby doprowadzić stworzenie do stanu, w jakim ono było zaplanowane na początku. Rozumiecie? I aby to stworzenie w tym Bogu żyło i rządziło. Przejdziemy wiele etapów. To wszystko przed nami. Na czym mi zależy po tym kazaniu? Abyśmy nie byli nieświadomi rzeczy. Ale też z drugiej strony, żebyśmy nie szukali niepotrzebnych spraw. Abyśmy nie za szczególnie zagłębiali się w pewne rzeczy, które niczego nam nie przyniosą. Jak wiecie, badanie zbyt dokładne rzeczy, na które nie mamy żadnego wpływu, powoduje tylko i wyłącznie frustrację. Jest napisane, że mocniejsze wycieranie nosa powoduje krwotok. Nie trzeba w tym brnąć wszystkim, o czym dziś powiedziałem.
Nie trzeba szukać dodatkowych rzeczy, ponieważ nasz umysł może nam wygenerować takie historie, że się w pale nie mieści. Ja już słyszałem przeróżne rzeczy, naprawdę. Ludzie w kościołach nie umieją żyć, natomiast wszystko wiedzą od A do Z, co będzie, proszę Ciebie, chyba za miliardy lat. Tak twierdzą. A żyć nie umieją tutaj na ziemi. Żyć. Wiecie. My tą szkołę ciągniemy od takich rzeczy. Ale my ją nie będziemy ciągnęli takimi rzeczami. My będziemy ją ciągnęli coraz bardziej praktycznymi sprawami chrześcijańskimi. Ale te rzeczy na początku musimy wiedzieć.